pracowni analitycznej realizowane są zajęcia z przedmiotów chemii i chemii budownictwa na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Pracownia wyposażona jest w stanowiska analiz miareczkowych, na których studenci wykonują oznaczenia m.in. agresywnego dwutlenku węgla, zasadowości, kwasowości, twardości i chlorków, analiz kolorometrycznych, umożliwiające wizualne i instrumentalne oznaczenia m.in. żelaza, barwy, azotu amonowego i siarczanów oraz stanowiska aparaturowe do pomiarów odczynu, temperatury, przewodności i tlenu rozpuszczonego. Stanowiska te umożliwiają uzyskanie wstępnych danych dotyczących osadotwórczości i korozyjności wody w celu określenia możliwości wykorzystania jej w instalacjach ogrzewania czy jako wody zarobowej do betonu. Pracownia analityczna wyposażona jest również w stanowisko do pracy z substancjami niebezpiecznymi, tak zwane dygestorium. W pracowni technologicznej prowadzone są badania dotyczące ochrony i odnowy zasobów wód oraz oczyszczania wód i ścieków. W laboratorium realizowane są zajęcia dydaktyczne z przedmiotów technologia wody i ścieków oraz odnowa wody. Pracownia wyposażona jest w niezbędny sprzęt służący zarówno studentom w czasie zajęć dydaktycznych, jak i pracownikom do prac badawczych. Obejmuje on m.in. spektrofotometr z termoreaktorem, cieplarka do inkubacji prób do pomiaru BZT5, suszarka laboratoryjna, mierniki wieloparametrowe oraz dygestorium. W pracowni znajdują się specjalistyczne stanowiska dydaktyczno-badawcze. Stanowisko technologiczne do oczyszczania wód i ścieków w procesach koagulacji przeznaczone jest do badań i modelowania procesów stosowanych w oczyszczaniu wód powierzchniowych, w chemicznym oczyszczaniu ścieków czy w odnowie wody. Umożliwia ono zebranie danych niezbędnych do oceny wpływu podstawowych procesów jednostkowych na skuteczność oczyszczania wody lub ścieków. Stanowisko technologiczne do oczyszczania wód w procesie filtracji przeznaczone jest do badań i modelowania procesów filtracji wody. Jest to układ przepływowy, którego głównymi elementami są modele trzech filtrów ciśnieniowych. Unikatową zaletą stanowiska jest możliwość automatycznego poboru próbek wody z różnych wysokości złóż filtracyjnych. Stanowisko do filtracji membranowej i pomiarów indeksu koloidalnego umożliwia studentom zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami oczyszczania wody i ścieków z zastosowaniem technik membranowych. Stanowisko umożliwia pomiar podstawowych parametrów charakteryzujących ten proces, głównie pomiar współczynnika SDI, współczynnika retencji, stopnia odzysku oraz obserwacje zjawiska blokowania membran. Stanowisko do badań szybkości procesów jednostkowych, biologicznych przemian azotu i fosforu metodą osadu czynnego obejmuje nieprzepływową komorę osadu czynnego wyposażoną w układ napowietrzania, mieszadło mechaniczne oraz system pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego i odczynu. Stanowisko do badań procesu deamonifikacji obejmuje dwa reaktory SBR wyposażone w płaszcz wodny połączony z cyrkulatorem chłodząco-grzejnym. Wyposażenie techniczne reaktorów stanowią mieszadła mechaniczne, układ napowietrzania oraz pompy służące do ich napełniania i opróżniania. System pomiarowy obejmuje oddzielnie dla każdej komory z reaktorów mierniki wraz z elektrodami. Przebieg poszczególnych faz procesu kontrolowany jest za pomocą sterownika umieszczonego w wydzielonej szafie sterowniczej współpracującego z komputerem. W pracowni mikrobiologicznej prowadzone są zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim z przedmiotów obejmujących biologię i chemię środowiska. Pracownia posiada następujące wyposażenie. Stanowiska do prowadzenia obserwacji mikroskopowych w jasnym polu z możliwością podłączenia kamery i wyświetlenia obrazów na ekranie. Stanowiska do barwienia komórek bakteryjnych w preparatach mikroskopowych.
stanowiska do badań wody i ścieków metodami hodowlanymi, w tym pipety automatyczne, zestawy do filtracji membranowej, pompy, cieplarki z możliwością regulacji temperatury. Stanowisko do identyfikacji i oznaczania lekooporności wybranych szczepów bakteryjnych, w tym zautomatyzowany system do badań mikrobiologicznych BD Phoenix oraz spektrofotometr do oceny gęstości optycznej inokulu. Licznik kolonii oraz stanowisko do badań na materiale genetycznym, w tym zestaw do elektroforezy poziomej oraz do elektroforezy w gradiencie mocznikowym. Komorę laminarną konieczną do przygotowania jałowych podłoży i pracy ze szczepami bakteryjnymi, mikroskop epifluorescencyjny ze zintegrowanym systemem analizy obrazu, w tym kamera o wysokiej czułości i stacja robocza z oprogramowaniem. Pracownia aparaturowa przeznaczona jest do realizacji prac badawczych związanych z doktoratami oraz projektami naukowymi, w tym z udziałem studentów w ramach prac magisterskich. Poza standardowym wyposażeniem w sprzęt laboratoryjny posiada ona analizator węgla organicznego z autosamplerem na 68 prób oraz przystawką do oznaczania stężenia azotu ogólnego w próbach wód i ścieków. Drugim specjalistycznym urządzeniem pomiarowym jest granulometr laserowy Master Sizer 2000, który umożliwia pomiar wielkości cząstek zawartych w wodzie w zakresie od 0,02 do 2000 mikrometra. Przyrząd wykorzystywany jest w badaniach środowiskowych, pomiar wielkości cząstek zanieczyszczeń występujących w wodach naturalnych, na przykład w wodach opadowych, lub w badaniach technologicznych, na przykład pomiar wielkości cząstek zawiesiny powstającej w procesie koagulacji. Stanowisko do badań odzysku fosforu i azotu z odcieków z odwadniania osadu pofermentacyjnego obejmuje komorę wytrącania fosforanów wraz z korektą odczynu oraz kolumnę do odpędzania amoniaku z układem wiązania amoniaku w roztworach wodnych. Trzykomorowy reaktor beztlenowy umożliwia nie tylko pomiar wielkości produkcji i składu biogazu, ale także analizę przebiegu procesów jednostkowych i ich wpływu na jakość pofermentu. Przepływowy reaktor Expanded Granular Sludge Bed umożliwia prowadzenie badań beztlenowego oczyszczania ścieków zawierających wysokie stężenia materii organicznej, np. z zakładów papierniczych.